Cześć, dziś na Popraw Koronę, nowa rzeczywistość w praktyce, spotkanie z Piotrem Włodawcem, radcą prawnym z Kancelarii Prokurent. Cześć Piotrek. Cześć Ola, dzień dobry Państwu. I bardzo ważny temat, temat mobbingu i dyskryminacji. Wróciliśmy do pracy, odmrożona została gospodarka, no ale wiąże się to też, jak się okazuje, z bardzo dużą presją na nadrobienie wyników sprzedaży, na nadrobienie zaległości, na nadrobienie strat, które przyniósł koronawirus przez ostatnie 2 miesiące. Powiedz, Piotr, czy taka presja wywierana przez pracodawcę na pracowniku może być traktowana jako właśnie mobbing? To wszystko zależy, przy rozpoznawaniu mobbingu czy dyskryminacji to zawsze analizujemy konkretny przypadek i nie da się w sposób ogólny odpowiedzieć na tak postawione pytanie, czy dane zachowanie będzie traktowane jako mobbing czy nie, bo powinniśmy po prostu każdy przypadek analizować oddzielnie. Natomiast można przypuszczać, że w związku z tą sytuacją, która ma miejsce na rynku, no takie zachowania będą się pojawiały, tak? Bo jest presja ze strony właścicieli na organy, na zarząd, a z drugiej strony zarząd ma też wymagania w stosunku do swoich departamentów. No i te takie, nie wiem, ciśnienie przenosi się tak na niższe tam szczeble organizacji. Natomiast też ważne jest, żeby pamiętać o tym, żeby coś można było zdefiniować jako mobbing, to muszą być spełnione wszystkie przesłanki, które są zawarte w definicji mobbingu w kodeksie pracy. To są tak zwane działania bądź zachowania, które mają charakter długotrwały, uporczywy, mają takie elementy, nie wiem, zastraszania, nękania, mają prowadzić do zaniżonej oceny pracownika, a nawet dalej idąc w konsekwencji mogą prowadzić do rozstroju zdrowia. No i teraz jak popatrzymy sobie na tą pojemną definicję, to w przypadku wystąpienia czegoś, co mogłoby być kwalifikowane jako mobbing, musielibyśmy dokonać analizy, czy zostały spełnione właśnie te wszystkie przesłanki. Co konkretnie powinno na przykład zaniepokoić takiego pracownika, który no, czuje, że pewnego rodzaju presja jest na nim wywierana? Czy z tym, z czym ja spotkałem się w swojej praktyce, i to mówimy o takim momencie teraz bieżącym, gdzie wiele spotkań przeniosło się do trybu takiego online, to są takie przejawy, które też były w normalnym, prawda, środowisku, to znaczy jakieś przytyki w grupie, które no nie do końca są miłe, to jest ignorowanie uwag zgłaszanych przez pracownika, to są kwestie związane z zlecaniem na przykład do wykonania jakichś bezsensownych czynności. Tworzy się taką otoczkę, że w momencie zlecania one są bardzo ważne, a po wykonaniu dostajemy informację, że one tak naprawdę nie były ważne do wykonania, tak? Mamy kwestie takich, jakby to są takie niuanse, jakichś żartów, takiego poniżania podczas spotkania w grupie. Te rzeczy są moim zdaniem dość trudne do oceny, bo one też zależą od tego, jaką ma ktoś konstrukcję psychiczną i też w jakiej branży pracujemy, no bo inaczej wygląda komunikacja, nie wiem, w branży budowlanej, a inaczej wygląda komunikacja w branży IT, tak? Jakby trochę są inne granice. Co jeszcze moglibyśmy kwalifikować jako taki, nie wiem, mobbing? No to są kwestie związane z lekceważeniem, z groźbami, które są kierowane w stosunku do pracowników. Ja też pamiętam jako przykład mobbingu jednej ze spraw, to jest zlecenie kserowania dokumentów. Generalnie praca polegała na tym, że przez ileś godzin dziennie osoba, która mając wyższe kwalifikacje, nie robiła nic innego, tylko kserowała dokumenty. To było uzasadnione potrzebami pracodawcy, ale te potrzeby nie były prawdziwe, tak? Wydaje się, że jesteśmy też w takim momencie, gdzie od tego zaczęliśmy, ten stres
i ta presja jest bardzo duża zarówno po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika. A co może zrobić pracownik, żeby właśnie, nie wiem, siebie ochronić, żeby w przyszłości ewentualnie móc dochodzić jakoś swoich praw, jeśli okazałoby się, że rzeczywiście mamy do czynienia z mobbingiem? Jakie ma narzędzia w tym momencie? Czyli w pierwszej kolejności to, w jaki sposób do takiego zjawiska trzeba podchodzić, to ja jestem zwolennikiem otwartej rozmowy po prostu z bezpośrednim przełożonym i zwróceniem uwagi na problem. To zawsze jest sytuacja trudna, no bo szefowie w różny sposób reagują na tego typu rozmowy. Natomiast uważam, że jeżeli chcemy, nie wiem, oczyścić atmosferę bo też trzeba pamiętać, że mobbingu niekoniecznie musi się dopuszczać przełożony, tak? To może być też współpracownik, pracownik. Ale ja jestem zwolennikiem rozmowy i zwrócenia uwagi. Gdybyśmy też popatrzyli na przykład na większe organizacje, to przecież mają spisane różne polityki postępowania w tego typu sytuacjach. Można zawsze odwołać się do takiej polityki, że są takie zachowania, że te zachowania naruszają takie i takie przepisy i po prostu porozmawiać o tym. Ale gdyby tego typu rozmowa nie przyniosła rezultatu, to uważam, że pracownik powinien sobie te rzeczy w jakiś sposób dokumentować, żeby zbierać materiał do tego, żeby ewentualnie powrócić do rozmowy, a gdyby zdecydował się na rozwiązanie stosunku pracy, to żeby też mieć jakieś narzędzia, żeby wykazać, że od strony pracodawcy no, spotkały go działania takie mobbingowe. Co jest ważne. Robić notatki, nagrywać, tak? Co do nagrywania, mam jakieś wątpliwości, ale to bardziej takie nie natury prawniczej, a chyba moralnej. Chyba robiłbym sobie na własne potrzeby notatki z opisywaniem po prostu dokładnie, jakie zachowania miały miejsce, od czyjej strony, w jakich sytuacjach, po to, żeby mieć no, dowód w ewentualnym procesie. To zawsze trzeba patrzeć, że w przypadku procesu, nie wiem, o mobbing, no to pracownik będzie musiał te kwestie wykazać. Jeżeli pozwolisz, to... Tak, bo to po stronie pracownika będzie leżało udowodnienie, że doszło do mobbingu, tak? Tak, zaraz udostępnię ekran. Tutaj mamy slajd dotyczący rozkładu ciężaru dowodu. I teraz jak popatrzymy sobie na ten slajd, to na pracowniku tak spoczywa ciężar udowodnienia faktów świadczących o mobbingu. Czyli mając notatki, mając spisane konkretne zachowania, konkretne sytuacje, daty, ja jestem w stanie wykazać, że były zjawiska, które ja kwalifikuję jako mobbing, prawda? Natomiast pracodawca, żeby uwolnił się od odpowiedzialności, to powinien po pierwsze udowodnić, że takie fakty nie miały miejsca, tak? A jeżeli one, że nie stanowią mobbingu, bądź ewentualnie wynikają z siły wyższej. I tutaj mam w pamięci taką sytuację, która zawsze jest nerwowa i zarówno po stronie, nie wiem, pracodawcy i po stronie pracowników, czyli to jest sytuacja, w której mamy, nie wiem, bardzo trudną sytuację w przedsiębiorstwie, mamy zwolnienia grupowe, mamy, nie wiem, jakiś proces restrukturyzacji, jest tak zwane, nie wiem, no też polowanie na czarownicę, szukanie winnych, kto doprowadził do takiej sytuacji. I ona sama z siebie już wywołuje dużo negatywnych emocji i nie zawsze musi oznaczać, że to, co się w trakcie takiego procesu pojawia, będzie kwalifikowane jako mobbing, tak? Bo no, sytuacje takie nadzwyczajne też wymagają nadzwyczajnych działań, tak? No to bardzo ciekawe, o czym mówisz, no zwłaszcza w kontekście tego, w jakiej jesteśmy teraz sytuacji i że może dochodzić właśnie do wciąż jeszcze niestety czy do zwolnień, czy do restrukturyzacji. A powiedz proszę, bo interesuje mnie też jakby ta strona pracodawcy.
Na ile z Twojego właśnie doświadczenia wynika, że pracodawca w ogóle zdawał sobie sprawę z tego, że stosuje mobbing? Czy to są zachowania, które często no właśnie nie są rozpoznawane nawet przez samą osobę, która jest później o ten mobbing oskarżana, czy też pomawiana? Dużo chyba zależy od, nie wiem, sektora, w którym się pracuje, czyli to, jakie zachowania są dopuszczalne. A drugi element to jest no, zwrócenie uwagi. Jeżeli robisz coś przez wiele lat i nikt ci na to nie zwraca uwagi, to może ciężko jest też sobie uświadomić, że jakieś zachowania są naganne, bo jeśli mówimy o mobbingu, to nie są sytuacje takie, że to działanie od razu musi być, nie wiem, bezprawne i niezgodne z przepisami prawa. Ono bardziej odwołuje się do pewnych, nie wiem, wzorców moralnych, nie wiem, do zasad współżycia społecznego, czegoś, co traktujemy, że jest w odczuciu takim społecznym naganne. Teraz w sytuacji, kiedy, no, nie wiem, nie zwracamy pracodawcy na to uwagi, to też trudno pewnie oczekiwać od niego, żeby miał świadomość, że pewne rzeczy może robić, no, źle i to się, nie wiem, nie podoba, tak, pracownikom, to się, nie wiem, nie podoba współpracownikom i że no, narusza też przepisy kodeksu pracy. Po pierwsze, zadbajmy o siebie w tym wszystkim i pamiętajmy o tym, żeby jeżeli czujemy pewien dyskomfort, gromadzić informacje, notatki właśnie sobie robić na ten temat, i przede wszystkim porozmawiać ze swoim przełożonym, zasygnalizować, że coś jest nie tak. To są takie dwa pierwsze, rozumiem, kroki, które należałoby podjąć. Wiem też, Piotrek, że udostępnisz prezentację, w której więcej informacji na takich formalno-prawnych, tak, na temat mobbingu i dyskryminacji, więc tym się chętnie podzielimy, żeby osoby, które być może takie sygnały już rozpoznają, wiedziały, co mogą zrobić, jakie mają prawa, jak się odnosić do tej sytuacji. Udostępnię prezentację na stronie internetowej kancelarii. Tam to będzie więcej tak językiem prawnym, będą też odwołania do przepisów konkretnych i do orzecznictwa. No i będzie takie narzędzie dla osób, które chciałyby się dowiedzieć, czym jest mobbing, jak ten mobbing kwalifikować, czym jest dyskryminacja, to będą miały dość dobre źródło informacji. Bardzo Ci dziękuję za to, że mogliśmy porozmawiać o bardzo ważnej sprawie, myślę, i takiej, która dotyczy wielu osób, a która często nie wychodzi właśnie na światło dzienne. Oczywiście miejmy nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej, bo że są, to nie ulega żadnej wątpliwości, ale starajmy się chronić siebie i jak najwięcej dowiedzieć w tym temacie, żeby właśnie nie stać się ofiarą w swoim miejscu pracy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki, Piotr. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Pozdrawiam. Cześć.